Widzisz, wylatują cały czas. Tak myślisz? Ten izolator też muszę delikatnie wyciągnąć. Zobaczymy, czy jest tam mamka, czy jej nie ma w tym izolatorze. Kiedy my zakładaliśmy izolator? To był chyba listopad, nie? Czy październik, czy wrzesień? Ale rzuciłem datę, ale gdzieś tam na wcześniejszym nagraniu to, mamy. No i pytanie jest, czy ta mamka tu jest, nie? Prawdopodobnie jest, bo jest tu duże skupisko pszczół. Nie? Czyli myślisz, że co, przecinać? Dobra, daj, ja będę to robił. Widzę, że nie masz rękawic. Spróbujemy to zrobić. Może jednak przydałyby się te obcinaczki. Ale może postaram się bez znacznych trzasków to zrobić. Tak niegłośno. Dobra. Może żebyś nie odpadł listopę i nie upadł. Tak, to złapę. Złapię ją za... Listewka też jest przykitowana. Mocno, nie? Nie, złapane jest. To im dam, niech sobie zejdą. Miśki. Teraz tak, mamy izolator. No, on jest gdzieś tu pewnie jeszcze chyba złapany, czy nie? Nie. Czy on ma te zaczaski? Takie zaczaski, no. Czyli to nam nie będzie potrzebny nożyk? Chyba będzie potrzebny, bo chyba on też jest pokitowany między sobą, że też musisz sobie... Czekaj. Utóż mi się już z jednej strony udało. No, spróbuj. Tutaj jest jeszcze. To jest zaczast kolejny, czekaj. Bo ta drobina mi tutaj... Może jednak się przydała dmuchawka, by... Może, żeby na chwilę się zrzucić na trawę? Tak. I to chyba druga strona jeszcze jest ząbek, nie? I tutaj jest kolejny chyba ząbek, nie? No. Pytanie, gdzie ta mamka tam siedzi? Ostrożnie. Uważaj. Jak coś, jest pęseta do wyciągnięcia żądła, w razie czego jestem przygotowany na to. No ale my jesteśmy już starzy załoganci. Okej. Tu ząbek poszedł, jeszcze z drugiej strony jest ząbek. Dobra, nic się nie dzieje. Masz otwarty? Jeszcze chyba na dole jest ząbek. To już powinien puścić. Uważaj, bo już się rozejdzie. Rozłóż tutaj go powoli i patrz, gdzie jest matka i trzeba ją powoli do ula włożyć. Widzisz ją tu gdzieś? Nie widzę. O, właśnie, super. Podłóż, żeby one sobie przeszły. Zobaczmy w ogóle tu. Bo tu jest tak, tu jest jeden kabłąk, ale jeżeli matka by była, to albo po tej stronie, albo po tej.
No. Kurka, ładna. Pytanie jest, czy jej się nie udało przejść. Tutaj też nie widzę szwagiera. Jak jej się udało przejść, tak jak podejrzewaliśmy, mogło jej się udać przejść i ona już może zaczerpiła. Z tego możesz szczepnąć, bo tutaj na pewno nie ma jej. Chyba, że to sobie się tu na... Bo, chyba, że tu jeszcze gdzieś jest. Ale nie, nie może być na zewnątrz izolatora. Gdzie tu? Nie widzę. Daj ciotkę. Chyba lepiej jakbyś wsadził tam ruszy. Pieronica. W ten sposób, nie? I strzepnąć. Na tą ramkę, a później się szczepnie między ramki z obu. Chwilę trzeba odczekać, nie? Bo są takie, widać. Ruchome są. Czekaj, jeszcze jedna, dwa. Delikatnie. Znaczy jeszcze dobrze, czy tu nie ma jej, ale jej tu nie widzę, szuka. No nie ma jej, czyli musiała zwiać. Mhm. Czyli pszczoły sobie poradziły. Tak? Tak. No już tam raz uciekła jesienią, nie? Tak. A ogólnie twoim zdaniem jak to wygląda? Ilość tych pszczół przykładowo, ich ruchliwość, ich ilość tutaj w tym obrzeżu i tego jedzenia, które mają. Jedzenia na pewno mają dużo, natomiast ilość pszczół ciężko mi ocenić teraz. Jest... Ktoś to mówił, że ma być ile? 3. Weź pęsetą może tą pszczółkę. Tam powinno być, za styropianem. Albo poczekaj, ja to wezmę. Źródę? Okej. Do wiadereczka. Dobra, pozostawimy je to tu. To sobie jacyś tu przejdą. To coś, zaciskamy. Tak, szwagier, już sobie wyciąg jedną ramkę ze środka, zobaczymy, czy jest czerpać, ciekawość. Możemy każdą ramkę przeglądać. Nie, będziemy tak grzebać im na razie bardzo. Tak, tylko żeby się przekonać, czy jest czerw. Mhm. Okej. Okay. Postaram się. Zobacz. Widzisz ze swojej strony? Odwrócę twoją stronę. Patrz, jest czerw. Jest czerw? Dobra, chowaj to. Nie. Jest matka? Nie wiem, matki jest, widzę, czerw. No, ja też widzę czerw. Chowaj, schowaj. A druga strona? Na pewno jest skro. Skro z jednej jest, to i z drugiej. Widzisz, jest.
No jest czerw. Teraz trzeba zobaczyć, dokąd ten czerw jest, czy na tej kolejnej zażywia. Ja teraz nie wiem, powiem ci, jak jest, jak to zrobić. No co, no złożymy po prostu. Ale do środka. Jest za dużo ramek tam. Jak uważasz, według mnie jest za dużo ramek. Gdzie damy? Trzeba przesunąć wszystkie ramki do jednej strony, dać im zatwór, bo tak, żeby im cieplej było. Tak, to jest za duża powierzchnia ule, no one mają. No ale to na pewno do środka, nie? No to co, kolejną wyciągamy? Nie, przesuń wszystkie do siebie. Na tamtej ramce na pewno będzie czerw. Na tej. Na tamtej będzie na 100%. Teraz tą zobaczymy? Tak, bo tutaj... Czyli tą przesunę z powrotem jakby tu. Chyba może być problem, żeby tą ramkę tak samo włożyć. Wiesz, o co chodzi? A to był młody ul. Muszę je zsunąć, bo mi przeszkadzają. Dobra. Nie oglądaj za dużo, tylko tak na szybko. Dobra. Nie wychładzać. Zobacz. Z tej strony nie ma czerwiu u ciebie? Nie ma czerwiu. Dobra. To tą ramkę im zostaw, włóż jako osłonową. Mają pierzgę. A te ramki do tego... Tamte ramki doszli do ścianki, do twojej. Czyli te wszystkie tu w samą? Nie, te na razie zostaw, bo tu za tą ramkę włożymy zatwór, a tamte wszystkie w twoją stronę, żeby do ścianki. Te wszystkie w tą stronę, tak, żeby szły tak, jeszcze? Tak. Jak się da. No to już za bardzo, bo jest zgniotę. One są, mi są te ramki takie wypasione, nie?